Mano, z tej strony Feder Fanatics. Jedziemy na rybki, jak zwykle co sobotę dla was będzie kręcony tutaj odcinek. Jadę w takie miejsce, które było kiedyś rezerwatem, a po 3 latach zostało otworzone. Zrobiłem wywiad śledczy wśród kolegów, między innymi u Piotra Panasa. Jeżeli dobrze zrozumiał to miejsce, skojarzył, z jego opowiadań wynika, że jest tam dużo średniej i małej ryby. Przynajmniej tak było kiedyś, nawet były tam rozgrywane zawody spławikowe. Miejsce nie za bardzo nadaje się na feder. Podobno jest dość zarośnięte, ale no zobaczymy, będziemy walczyć. Najwyżej jak będzie lipa, to zawsze można się przenieść, bo tam wokoło jest bardzo dużo wody. Także oglądajcie, jadę po Adriana, pakujemy się razem i zasuwamy. Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo. Słuchajcie, jeszcze tak na szybko dwie sprawy, bo zapomniałem tutaj na wyjściówce powiedzieć o nich. Jedziemy na zaproszenie Kuby. Kuby z Oławy chce nam pokazać to miejsce. Bardzo w porządku chłopak i ogólnie, tak jak wiecie pewnie, miał startować u nas w drużynie razem z Maćkiem na okręgówce. Właśnie tak przez przypadek właściwie się poznaliśmy na tej zasadzie. Gdzieś oglądał moje filmy i taka sytuacja. No i też gdzieś na fanpage'u, jeżeli śledzicie, tam na Facebooku była taka akcja, że miał być odcinek bonusowy i z tego też się chcę wytłumaczyć po prostu. Oczywiście miał być elegancko i w ogóle, ale no, siła wyższa i no, nie pojechali, nie zrobili materiału. Ja w tygodniu pracowałem, nie mogłem też pojechać. No i dzisiaj po prostu nagramy łącznie z moim odcinkiem ten odcinek bonusowy. Także połączymy jedno z drugim i pewnie będzie spoko. Albo nie będzie. Zobaczymy. Sami ocenicie zresztą, przecież jesteście tutaj weryfikacją jakby materiału, który wrzucamy wszyscy do sieci. Ogólnie też fajnie, że coraz więcej kanałów sensownych powstaje tutaj w regionie. Teraz właśnie taki zawodnik, Mateusz Okurzały, nagrał swój pierwszy film do swojego kanału Progress Fishing, czy Fishing Progress, tak się nazywa ten kanał, już nie pamiętam, bo przed chwilką oglądałem, ale już tą pamięć mam taką ulotną. Ogólnie dla waszej wiadomości, żeby nie było, że tylko ja czytam ten, wiadomo kto nagrywa, no to macie jeszcze kanał Fishing Bro do testowania, macie kanał Wędkarstwo bez spinki, też tu z Wrocławia, no nie wiem, pewnie coś tam jeszcze jest, ale ja tam nie kojarzę. No i teraz Mateusz, także spróbujcie sobie inne produkcji przecież. No, dojechałem do Adrianka. Jest tym syfem. Siema. I co tam? Pakuje się, no. Widziałeś nowy kanał? Nowy kanał? No. Który nowy kanał? Mateusz Okurzały taki. Nie. Ty pierwszy filmik nagrał. Gdzie? Tutaj jest wjazd na parking, bo niestety, ale przez to, że to jest były rezerwat, no to nie można wjeżdżać pod samą wodę. Ale to jest ta miejscówka, o której myślałem, bardzo sympatyczna. Zobaczymy. Przyjechaliśmy na miejsce, tutaj już Kuba rozłożony jest. Siema. Cześć. Jak masz na imię? To ja, Adrian. Siema. Cześć, mała. Przygotowujesz zanętę już? Tak. Super. Uczysz się, widzę, przecierania. Elegancko. No i tak wygląda miejscóweczka. No, powiem ci, Kuba, jestem zadowolony. Mi się podoba tutaj. O, już się w żyłkę jakoś wplątałem. Ładnie to wygląda. Trafiła się pierwsza ryba, ale niestety jest to byczek. Taki śmieszny. Nieduża ryba. Leszczyk. Pierwsza biała ryba. Leszczyk. Nieduży.
Powiem wam, tu trzeba długie przypony też dawać, nie? Wiadomo czemu, czy nie wiadomo? Bo jest muł i robak wolnie opada. A ryba zawsze se wygrzebie za nęta, ale robaka niekoniecznie, nie? Od razu wciąga w muł. Ja myślę o przyponie już powoli metrowym, bo widać, że to biorą ryby z lotu, bo od razu miałem branie zaraz po zarzuceniu praktycznie. Dobra, ja robię dłuższy przypon. Metrowy taki. Zobaczymy, czy to coś da. Ogólnie tą wędkę i tak mam na grubo. O, branie miałem. Jest. A, super. Ale jesteś dzielna. Daj już podbierak, ja już się poradzę tutaj. Ale tu dzisiaj nam pomagasz, powiem ci. Bez twojej pomocy to nie wiem, czy byśmy dali radę. Na białasa. Taki o, już troszeczkę większy. Ale leszczyk, nie żaden krąpik. Szkoda, że nie płotka też z kolei. W siatce mamy miękkie lądowanie. Jakby tutaj już hejterzy sobie się zastanawiali, jak te ryby lądują w siatce, to potem nagramy. Ja nie powiem, mi rybka weszła. Może gdzieś tam dziurę trafiłem przez przypadek czy coś, ale... Co rzucę? Na glinę z jokersem to mam branie. Ale na zanętę nie. Coś mam w ogóle, jaką rybę. Siedziało i się nie odzywało. Żeton, krąpik. Takie małe butelki robią. Poszło. O, ale ucieka w prawo. Nie wyciągnę jej, wiesz? Daj ten, daj podbierak jakiś. Jak go wyciągnę z tych krzaków, to będę mistrzem. I widzisz, i tu by się przydał mój podbierak, co się złamał. Ale patrz, udało się! Jezu Chryste, jest! I ale to duży. Jest piękny kleń. Czy co to jest? No, to są piękne klenie. A nie tam. Wow, wow, wow. Ej, uspokój się, kolego. Dobra, spoko. Ja go od razu wypuszczamy. Patrz, nagraj to. Nagraj to koniecznie, widzowie muszą zobaczyć, jaki to był wyczyn. Jeszcze zmierzymy może, co? Czy ta miarka jest chyba na wierzchu? Czy Kuba chyba będzie miał bardziej na wierzchu. Masz miareczkę? Jakie pi razy oko? 40 ma. 41. 41. Jeszcze raz. Taka rybka. Taka rybka. Dobra. Tego do wody od razu, bo szkoda takiej ryby, męczy w siatce. No taki, powiem ci, z 1,5 kg? No ładno. Ty mała co, pakujesz już ojca do domu? O, byku.
Nie wiesz, ale... Nie jest taka mega, jak myślałem, ale powiem ci, silne są te krąpeczki. Ładny krąpek, gruby. Zobacz. Zobacz tutaj. Taki krąpek. Ale jak jest brud i patyki, to są wyniki. Pamiętaj. To Bartek uczy i bawi. A Adrian coś większego? Łohoho. No Adrian, nie puszczaj go. Pięknie. No to teraz jesteś chyba zadowolony ty, co? No ba. No bo bęcki dostałeś. Ja nie. Nie, no dobra, ty nie. To te jeszcze tajemnice. Poka tutaj rybkę. Okay. Ładny, no. Taki, ile, z 30 parę, nie? No, z 30... 32, 31. No, weź, masz tu miarkę. No. 34. Czyli 33, bo tu gdzieś wystawało w centymetr. No to ładnie. Niestety z powodu awarii sprzętu nie udało nam się odzyskać końcowych materiałów do filmu z sobotniego wędkowania, więc krótko i na temat. Jeżeli chodzi o zakończenie, to łowiliśmy na cienko, brały głównie drobne ryby, średniej wielkości leszczyki. Kradały się też w zanętę byczki, najwięcej połapał Adrian na zanętę lehola, tą piernikową. Ja łowiłem na match pro, też wypracowałem sobie rybki tego jednego bonusika jaziora. Kuba odławiał też regularnie małe i średnie leszczyki. Niestety dużo tego nie wyszło, bo wyszło około 4 kilo. Razem z tymi paroma byczkami, tak czy siak, jesteśmy zadowoleni. Sam jazik ponad kilogram wpadł w fajny bonusik właśnie. Brania bardzo delikatne, ledwo widoczne na black drafcie. Trzeba było kusić ryby, wypracować sobie je punktowo, zanęcić. Nie było to takie proste jak na butnącej odrze, w której cały czas jest ruch, tu trzeba było ryby ściągnąć. No i my jesteśmy zadowoleni z tego wyjazdu, zwłaszcza, że fajna miejscówka, malownicza. Na pewno tam wrócimy, byliśmy tam pierwszy raz. Głównie zadziałała ziemia z Jokersem i na to położona po prostu zanęta. Będziemy tworzyć takie właśnie filmy cały czas z różnych miejsc, żebyście mieli podgląd. Nie wszystkie miejscówki będą też zdradzone. Pewnie większość będziemy ukrywać, gdzie siedzimy, gdzie wędkujemy. No bo wiadomo, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, jak to się mówi. Ogólnie zachęcam do subskrybowania kanału. Tutaj taki przycisk na dole. Komentujcie, lajkujcie, jeżeli się podobało. No i oglądajcie nasze następne produkcje. Tylko czyste wędkarstwo, Feder Fanatics. Zobaczcie, te ryby z mojej siatki nie chciały się chyba wyswobodzić. Coś mam dzisiaj fatum. Jeszcze był w siatce zaplątany za kolce pan byczek. Ja jednego chyba tylko złapałem. Chłopaki więcej. Także, no, zostanie zutylizowany.